Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was na przegląd jesiennych sukienek. Głównie będą to sukienki skórzane, ale nie tylko. I nie tylko sukienki, bo ze skórzanych rzeczy spodobało mi się jeszcze kilka innych. Wzięłam sobie na cel Stradivariusa i Reserved. Także zobaczycie, co tam się udało znaleźć, bo się udało znaleźć i to całkiem sporo. Jest u nich wielka oferta tych skórzanych rzeczy. Jeżeli jesteście ciekawe, to zostańcie ze mną, a jeżeli lubicie tą tematykę, to zapraszam Was do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka. Zaczynam od Stradivariusa. Mam na sobie sukienkę w rozmiarze L. Kosztowała około 150 zł. Uważam, że ten rozmiar L jest odpowiedni. Także tutaj bez problemu się zapięłam. Zamek ma z tyłu, taki aż do samej góry. Także no, o ile się sama zapięłam, wiadomo, potrzebna mi była pomoc. Natomiast jeżeli chodzi o rozmiar, to jest dobry. Ma tylko jeden mankament. I nie jest to długość, bo długość jest jak dla mnie całkiem w porządku. Natomiast jest to oczywiście dekolt, który się rozchodzi i on się teraz trzyma, bo ja tak ładnie stoję i specjalnie się nie poruszam. Natomiast ma tendencję do rozjeżdżania się, co jest na wielki minus, więc trzeba byłoby ją tutaj gdzieś przeszyć albo założyć sobie jakiś zatrzask. Natomiast jest całkiem komfortowa. Przyznaję, że się jakoś specjalnie w niej nie pocę. Z przodu ma podszewkę, z tyłu nie ma podszewki. To jest dosyć ciekawe. Jak widzicie, długi rękaw. Uważam, że bardzo ciekawa. W kolorze iście jesiennym, takim burgundowym. I ta skórka jest całkiem niezłej jakości. Także naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona tutaj Stradivariusem. Nie ma żadnych kieszeni, żadnych tutaj jeszcze patrzę, jakichś pasków ukrytych, czegoś nie ma. Sama w sobie uważam, że jest całkiem atrakcyjna, nie licząc niestety zbyt głębokiego dekoltu. Kolejna burgundowa sukienka, kolejna ze Stradivariusa, rozmiar L i znów około 150 zł, także cena całkiem ok. Jak widzicie, tym razem krótki rękaw i trochę bardziej zabudowana. Jeżeli chodzi o rozmiar L, to uważam, że jest odpowiedni. Czuję się w niej komfortowo, jest dobrze dopasowana, ale niezbyt obcisła. Mamy tutaj dodatkowo kieszenie. Jak widzicie, zapinana jest po całości, tylko że na zatrzaski. Także jak dla mnie na plus zdecydowanie, bo to troszeczkę usprawnia poranne ubieranie się. Ten krótki rękaw myślę, że można byłoby też potraktować ją jak po prostu narzutkę na coś, jak taką a la marynarkę, coś w tym stylu. I też mogłoby to wyglądać całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o długość, to uważam, że w porządku. Ona tutaj na pewno nie będzie podjeżdżać, nic się dziwnego z nią nie będzie działo, więc nie obawiam się, że się nagle skróci. Nie ma podszewki, także sprawdzam właśnie, nie ma podszewki, ale zawiązywana jest na pasek, który sobie spokojnie możecie wyciągnąć, włożyć tam pasek taki, jaki lubicie. Także nie jest wszyty i to jest wielce na plus. Komfortowa, wygodna. Łatwo się zakłada, łatwo się zdejmuje, nie kosztuje majątku i uważam, że ma całkiem fajny kolor. Także coś jak dla mnie do przemyśleń. Kolejna sukienka ze Stradivariusa. Tym razem o kroju marynarki. Jak wiecie, bardzo dużo było ostatnio takich sukienek w sklepach, szczególnie w tej kolekcji letniej. Teraz pora na odsłonę jesienną w postaci marynarki wykonanej ze skóry. Natomiast wiadomo, nie jest to skóra naturalna. Mam na sobie rozmiar L, kosztowała około 150 zł, ale wszystkie linki i moje wymiary będą w opisie. Wygląda tak, jak wygląda, dlatego że jest zupełnie prosta i nie ma tu żadnego taliowania i jak to ja założyłam do niej pasek. Mam tutaj mój stary pasek z Zary i dlatego powiedzmy ma jakiś kształt. Także generalnie tak bym ją proponowała nosić, jednak z paskiem. Jeżeli chodzi o długość, to też jest całkiem ok jak dla mnie. Ma podszewkę i to jest na wielki plus. Możecie oczywiście tę sukienkę nosić spokojnie jako marynarkę, także ma tutaj dwa zastosowania. Niestety dekolt, jak to bywa niestety przy tego typu sukienkach, jest dosyć głęboki, także ja osobiście nosiłabym tutaj coś jeszcze pod spód, nie wiem, jakąś bluzeczkę czy coś,
żeby ten dekolt jednak nie był aż tak wyzywający. Natomiast sama w sobie uważam, że jest całkiem ładna, ma tutaj kieszenie, całkiem niedroga i ta skórka jest bardzo przyjemna w dotyku i milutka. Bardzo ładnie imituje naturalną skórę, więc naprawdę niezła okazja, zapinana jest tutaj na dwa guziki. Zmiana marki na Reserved. Tym razem mam na sobie rozmiar M, znów cena około 150 zł. Znów sukienka wykonana z ekoskórki. Tym razem długość rękawa, jak widzicie, ciut za łokieć. Jeżeli chodzi o długość całej sukienki przy moim wzroście, to sięga do kolan, czyli ok. Mamy tutaj dekolt w kształcie litery V, ale nie jest zbyt głęboki. Także wielki, wielki plus. Rozmiar M uważam, że jest odpowiedni, bo dopasowana jest właśnie w talii. Tam, gdzie lubię, a gdzieś tutaj nie jest zbytnio opięta, więc naprawdę super. Jeszcze czekajcie, bo nie pamiętam, czy miała, ale nie, nie ma. Nie ma podszewki, także tak to wygląda. Jest czarna, ale chyba był jeszcze jakiś kolor. Nie pamiętam. Zajrzyjcie do linków, to wtedy będziecie wiedziały, czy był, czy nie. Ten mankiecik tutaj jest zapinany na guziczek i nie bardzo go przy tym zapiętym guziczku jestem w stanie podciągnąć, ale okej, nie jest zbyt opięty. Także sukienka jak dla mnie bardzo ładna, do przemyśleń. Myślę, że tutaj również pasek by jej dodał blasku i wyglądałaby po prostu jeszcze lepiej. Ponownie Reserved. Tym razem mam na sobie sukienkę wykonaną w 70% z wiskozy. Mam na sobie rozmiar M. Kosztowała znów około 120-150 zł, coś takiego. Ale słuchajcie, Reserved już przecenia, więc pewnie cena jest już inna. Ten kolor czerwony bardzo mi się podoba, bo to nie jest, wiecie, taki rażący czerwony, tylko taki już delikatnie zgaszony. Cała jest w prążek. Jeżeli chodzi o rozmiar M, to uważam, że jest to dobry rozmiar. Nie jest zbyt opięta, tutaj jest dopasowana w talii. Co natomiast mi się nie do końca podoba, to ten dekolt, który jest naprawdę nieznaczny. Jest to dekolt wódkę, ale taki naprawdę płytki. Także tutaj wolałabym kształt litery V, żeby on gdzieś, powiedzmy, dotąd sięgał. I co mnie jeszcze martwi, to jest to rozcięcie, które jest dosyć głęboko i tak dosyć wysoko i tak, no nie wiem, ale moje pierwsze wrażenie jest takie, że może się jednak ta sukienka troszeczkę podciągać i będzie to niestety coraz wyżej, więc tak do zastanowienia, o widzę, że tutaj jest metka, także to metka dynda, słuchajcie, jeżeli się na nią zdecyduję, to ją odetnę. Natomiast jeszcze tego nie wiem, bo dopiero przy montażu filmików widzę, czy coś wygląda dobrze, czy coś wygląda źle. A sama sukienka w sobie jest naprawdę fajna. Nad tym kolorem się zastanawiam, bo słuchajcie, bardzo lubię czerwień, ale nie noszę jej zbyt często. Także dla mnie do zastanowienia i to rozcięcie i ten dekolt trafia do przemyśleń. Czarna sukienka ze Stradivariusa, wykonana w 70% z wiskozy. Mam na sobie rozmiar L i jest to dobry rozmiar. Jak widzicie, w tym Stradivariusie biorę L-ki i generalnie mi się to po prostu sprawdza, więc przy moich gabarytach polecam jednak L-ki. Jeżeli chodzi o materiał, to jest bardzo przyjemny. Ta wiskoza jest bardzo fajna jakościowo. Kosztowała około 100-120 zł, także nie była jakoś bardzo droga. Ma dosyć spory dekolt. Ja nie wiem, czy u nich to jest normalne, że po prostu te dekolty są tak strasznie głębokie. Dlatego zastanawiałabym się ewentualnie nad przymierzeniem M-ki, bo może dekolt byłby trochę mniejszy. Sama w sobie sukienka mi się podoba. Jak widzicie, jest to zwykła, czarna sukienka, ale wykonana z bardzo przyjemnej dzianiny, także tutaj jakość tej dzianiny jest naprawdę bardzo fajna, szczególnie przy tej cenie, bo mierzyłam droższe, które miały ten materiał bardzo, bardzo podobny, więc generalnie ta wychodzi na plus, tak powiedzmy. Założyłam do niej pasek, którego tutaj nie ma w komplecie, natomiast ja generalnie nosiłabym ją z paskiem, nie wiem czy z tym, ale z jakimś na pewno, uważam, że wtedy wygląda zdecydowanie lepiej. Sukienka z Reserved.
Rozmiar M, 38% wiskozy, resztę poliester, także trochę skład gorszy. Znów około 100-150 zł. Założyłam ją tym razem bez paska, żeby była taka trochę bardziej na luzie. Co mi się też generalnie podoba, bo ten rozmiar M jest tutaj na tyle szeroki, że nie opina mi się w biodrach i uważam, że wtedy wygląda po prostu lepiej. Mogłabym tutaj założyć sobie na przykład jakąś kamizelkę i by wyglądała ciekawie. Wiadomo, spiąć paskiem oczywiście, co bardzo lubię. Kolor jest dosyć jasny, bo to jest jasny beżowy. Sukienka jest cała w prążek. Materiał jest przyjemny. Także naprawdę niezły, taki mięciutki, natomiast nie wygląda na materiał wysokiej jakości, także tak mogę Wam powiedzieć. Z boku mamy rozcięcie mniej więcej przy moim wzroście, czyli 1,60 m na wysokości kolana, także nie jest to duże rozcięcie, co też przy tym fasonie uważam, że jest zdecydowanie na plus. Jak widzicie, golf to nie było zbyt łatwo jej przecisnąć przez głowę, ale się udało nie ściągnąć całego makijażu przy okazji, więc nie jest golf najgorszy i wygląda na mnie tak. Jeszcze powiem Wam o rękawach, bo rękawy są dobrej długości, może tam ciuteczkę za długie, ale to jest u mnie norma, że rękawy są na mnie ciut za długie w większości ubrań. I długość 7/8, czyli jak dla mnie właśnie do jakichś kozaków, bardzo, bardzo fajna. Znów coś dłuższego, ale tym razem ze skóry. Jest to ponownie Stradivarius. Mam na sobie rozmiar L. I jest to odpowiedni rozmiar. Jak widzicie, założyłam do tej sukienki golfik. I widziałam, że właśnie tak te sukienki są stylizowane, że możecie zakładać pod nie różnego rodzaju bluzki z długim rękawkiem i wygląda to naprawdę ładnie. Przyznam Wam, że mi się całkiem podoba, bo tak na zdjęciach to mi się kojarzyło tak bardzo młodzieżowo, ale teraz jak ją mam na sobie, to mi się podoba po prostu. Plisowana. Jeżeli chodzi o talię, to cięcie jest idealnie w talii, tam gdzie mam talię i gdzie mi się to podoba, żeby było. Rozmiar L jest ładnie tutaj dopasowany, także jest to zdecydowanie mój rozmiar. Długość w zasadzie przed kostkę, także może nawet i więcej niż 7/8, już zakrawająca na maxi. Plisowana, bez kieszeni, bardzo ładna. I bardzo, bardzo ciekawa. Także jest to coś, nad czym będę myśleć, bo jestem zaskoczona tym, że mi się po prostu podoba również na mnie, nie tylko na modelce. Nie ma sukienki. Nie ma dlatego, że zobaczyłam tą marynarkę i te spodnie na stronie Stradivariusa i musiałam je zamówić. Uwielbiam marynarki. Także to myślę, że nie jest tajemnica. A ta jest ala skórzana. Kosztowała około 150 zł. Mam na sobie rozmiar M i jest to dobry rozmiar. Mogę Wam od razu zdradzić. Zapinana na jeden guzik. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba i szczerze mówiąc nie wiem, czy ze mną nie zostanie, bo mi się po prostu podoba nawet w takim zestawieniu, które mam teraz na sobie. Do tego mam spodnie wykonane w 70% z wiskozy w rozmiarze L. Są to spodnie woskowane. Jak widzicie, kolor nie jest to kolor beżowy, tylko to jest taki, nie wiem, beżowo-szary, taki jasny taupe, coś takiego. Jeżeli chodzi o spodnie, to rozmiar M jest na mnie, rozmiar L jest na mnie dobry. One mają troszeczkę tutaj luzu w talii, w pasie, ale to mi nie przeszkadza, bo mogę założyć pasek, bo mają szlufki, także wielki plus. Też nie świecą się jakoś specjalnie, także jest to raczej kolor matowy. Matowe wykończenie ma ten materiał, o tak to ujmijmy, co mi się zresztą podoba. Z tyłu mają kieszenie, mamy też kieszenie z przodu, no ale wiecie co, przy tak opiętych spodniach raczej wkładanie czegokolwiek w te kieszenie nie jest najlepszym pomysłem. Także same w sobie te spodnie mi się podobają i tutaj taka ciekawostka odnośnie tych spodni, można było sobie wybrać długość, było petit, medium i high, czyli można było wybrać dla niskich, średnich i wysokich. I ja wybrałam ten model dla niskich, bo założyłam, że 1,60 m to będzie prawdopodobnie
Jako niska dziewczyna jeszcze liczone i dobrze trafiłam. Spodnie są idealnej długości, sięgają do kostki tak, jak bym tego chciała. Także jestem z nich bardzo zadowolona. Do tego mam buty, które już noszę drugi sezon i niezwykle często w nich chodzę. I uważam, że właśnie w tym zestawieniu tych butów z tymi spodniami wygląda to bardzo fajnie. I mi się podoba, podoba mi się dodatkowo ta marynarka, więc może się zdarzyć, że cały zestaw zostanie ze mną. Jest bardzo wygodny, rozmiary są dobrze dopasowane. Te spodnie minimalnie szeleszczą, kiedy się poruszam, ale wiecie, te wszystkie ala skórki czy woskowane spodnie, no to tak jednak mają. Nie podoba mi się to, że się jakby marszczą z tyłu. Zaraz to zobaczycie, ale widziałam inne dziewczyny w internecie czy na ulicy właśnie w podobnych spodniach, w sensie takich woskowanych czy skórzanych. I też im się marszczą, także to chyba tak po prostu jest. Chociaż może jak się rozbiją, to się przestaną marszczyć. No nie wiem, wolałabym, żeby się nie marszczyły, ale cóż, poradzimy. Piszcie koniecznie, czy coś Wam się spodobało. Piszcie też, czy zaglądacie do Stradivariusa, bo jestem tego bardzo ciekawa. Ja raz za czas, ale naprawdę rzadko. Natomiast czasem mi się zdarzy coś tam znaleźć. Więc myślę, że raz za czas warto zerknąć, szczególnie przy sezonie wyprzedażowym. A teraz Was serdecznie zapraszam na kolejne odcinki w każde wtorki i piątki na 18:00. Do zobaczenia!